Witam. Dzisiaj porozmawiam o jednym z najsilniejszych ninja wszechczasów w uniwersum Naruto. Mowa oczywiście o Madarze. Zapraszam. Zanim zacznę, daję tutaj wam najlepsze komentarze poprzedniego odcinka. Miodzio, wzruszyłem się, oby tak dalej. Oglądając Naruto przez wiele lat i kończąc je oglądać prawie 2 lata temu, zdawałoby się, że znamy Madarę dość długo, co jest ciekawe, bo pierwszy raz go zobaczyliśmy dopiero w 130 odcinku Naruto Shippuden. I to tylko przez chwilę, gdy Jiraiya o nim wspomniał, jednakże już wtedy wiedzieliśmy o nim całkiem dużo, a na pewno to, że był potężny. Jak możecie wiedzieć, lubię Madarę, jednak nie chcę nikogo przekonywać do tego, jaki on fajny czy niefajny jest. Postaram się w tym filmiku zawrzeć jak najbardziej obiektywną opinię. Ale zacznijmy od początku jego życia. Urodził się w czasie, w którym nie było jeszcze wiosek, a jego klan walczył od lat z klanem Senju. Jednak poznał on jednego z przeciwników w momencie, w którym akurat nie walczył. Jeden i drugi dość szybko się zorientowali, że tak naprawdę są wrogami, jednak ich przyjaźń podobała im się na tyle, że celowo nie przedstawili swoich nazwisk. Dzięki temu poznaliśmy pragnienie obydwóch o świecie, w którym nie musieliby walczyć ze sobą, jednak byli wtedy tylko dziećmi, więc to były tylko marzenia. Musieli oni wtedy wybrać pomiędzy rodziną, a właśnie marzeniem. Członek Uchiha wybrał opcję bardziej racjonalną i porzucił przyjaźń z młodym Hashiramą na rzecz wcześniej wspomnianej rodziny. Wzbudziło w nim to takie emocje, że przebudził Sharingana. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie te epizody były o tyle ciekawe, że tak naprawdę dzięki temu zobaczyliśmy, co ukształtowało Madarę, dlaczego potrafił posunąć się tak daleko i mogliśmy w jakiś sposób zrozumieć jego tok myślenia, który nie był do końca dobry, ponieważ koniec końców wyrządził więcej krzywdy niż dobra, ale intencje miał za to bardzo pozytywne. Madara bez wątpienia był bardzo silną postacią już na początku życia. Dzięki temu został liderem własnego klanu, a następnie wraz z bratem stoczył walkę przeciwko przedstawicielom wrogiego klanu Senju, Hashiramie i Tobiramie. Ten drugi zadał obrażenia Izunie, przez co później ten zmarł. Dzięki temu Madara zdobył nową moc i pewny siebie ruszył znów na Hashiramę, z którym ponownie przegrał. Tak jak przedtem mówiłem, Madara wybrał racjonalną ścieżkę życia, a Hashirama, jak to on, żył marzeniami, dlatego zaproponował mu zawarcie pokoju i tutaj Madara postawił bardzo ciężkie ultimatum, aczkolwiek bardzo skuteczne. Mowa o tym, aby Hashirama zabił brata albo samego siebie. Najlepsze jest to, że Hashirama był gotowy to zrobić, ale lider Uchiha przerwał jego próbę samobójczą. Dla nas akt niecodzienny. Nie znaliśmy dotychczas Madary od tej strony. Równie dobrze mógł pozwolić mu zginąć, a następnie zabić Tobiramę. W końcu jeśli dotrzymałby woli brata, nie mógłby zabić Madary. Jednak ten przerwał błędne koło na rzecz marzeń. Jakiś czas później dzięki pokojowi jaki nastał założyli oni razem wioskę, a Madara miał nawet zostać jej przywódcą, jednak Tobirama zaproponował, aby była to demokratyczna decyzja i w ten sposób Uchiha znów przegrał z Hashiramą. Niedługo później życie Madary znów się zmieniło za sprawą jak się okazuje czarnego Zetsu, który nim manipulował i sfałszował kamienne tablice w świątyni Naka, którymi później sugerował się właśnie lider klanu Uchiha. Niedługo potem walczyli oni ostatni raz za życia. Pierwszy Hokage zabił przeciwnika, a raczej tak myślał, ale Madara był przebiegły, przeżył, nawet zdobył komórki Hashiramy i przebudził Rinnegana, którego wszczepił Nagato. Później jeszcze uratował młodego Obito, o którym wszyscy zapomnieli, myśląc, że umarł zmiażdżony przez głaz. Dzięki temu pozyskał on kolejną osobę, dzięki której mógł wdrożyć swój plan w życie. I mówcie co chcecie, ale było to epickie zagranie. Był on na tyle cierpliwy i inteligentny, że wykorzystał dwie kluczowe osoby do tego, aby w sumie powstało całe Naruto Shippuden. Bo jak nie patrzeć, to jest to wątek Akatsuki, czyli tak naprawdę Nagato, oraz wątek wojny, czyli Madara i Obito. Mimo tego, że był manipulowany przez Zetsu, nikt za niego nie myślał, a było to sprytne myślenie. Przez kilkadziesiąt odcinków coraz lepiej poznajemy tego bohatera, jego punkt myślenia, zachowanie. Ciężko nie przyznać, że było to stuprocentowe dążenie po trupach do celu. W końcu nie przejmował on się, kogo będzie musiał wykorzystać, zabić, aby zrealizować swój ambitny plan, który moim zdaniem nie był tak zły. W końcu celowo pokazał Obito śmierć jego ukochanej,
po to, aby ten uwierzył w jego wersję. Tak samo było z Nagato, który tak naprawdę zbierał ogoniaste bestie dla Madary, a ten później je wykorzystał. Co do samego planu, każdy ma swoje zdanie. Jedni uważają, że to kompletnie złe, bo w końcu to świat marzeń, w którym nie masz żadnej kontroli. Drudzy chętniej by do takiego świata dołączyli, a jedyną wadą była śmierć łapanego w wieczne genjutsu. W Naruto zostało to przedstawione jako coś kompletnie złego, coś co nie powinno nigdy istnieć, co moim zdaniem jest totalną bzdurą, ale nie będę się nad tym rozwodził z tego powodu, że zrobiłem to już w innym odcinku. Daję wam w prawym górnym rogu odnośnik do tego właśnie filmiku. Jakby to głupio nie brzmiało, miał dobre serce. Patrząc na jego przeszłość, można powiedzieć, że całą siłę, jaką zdobywał, zdobywał tak naprawdę po to, aby bronić bliskich. A wszyscy dobrze wiemy, jak rozwija się klan Uchiha. Poza tym, jako dziecko razem z dobrym przyjacielem chciał stworzyć miejsce, w którym nie będzie walki, w którym już nikogo nikt nie straci. Okej, przedstawiłem praktycznie całe jego życie, jak ono wyglądało, jak się zachowywał, opowiem jeszcze trochę o wyglądzie, a następnie przejdziemy do jego umiejętności. Co do wyglądu, jest to jedna z ciekawiej wyglądających postaci, mimo tego, że nie jest niepowtarzalna. W końcu większość Uchichów wygląda podobnie, co jest oczywiście uzasadnione, ale coś sprawia, że wygląda on strasznie dobrze. Jako dziecko wyglądał całkiem spoko, ale jako dorosły robi robotę. Widać jego pogardę innymi ludźmi. Bardzo często widzimy go z założonymi rękoma, jakby po prostu czekał, aż w końcu ktoś mu coś pokaże ciekawego. Jego wzrok wyraża więcej niż 1000 słów, a śmiech jest czystym złem. Dołączę do tego jeszcze jego świetny głos, który był strasznie kozacki. Przechodzimy do jego umiejętności, a są one co najmniej imponujące. Przez całe Naruto i Naruto Shippuden mogliśmy słyszeć, że był jakiś tam Madara, który był najsilniejszym członkiem swojego klanu, co moim zdaniem jest jak najbardziej prawdziwe. Śmiem twierdzić, że nadal tak jest, a dotychczas nie poznaliśmy silniejszego osobnika Uchiha, nawet Sasuke się do niego nie umywa. Dodatkowo, co już wcześniej przedstawiłem, walczył on z Hashiramą i to nie raz, nie dwa, a wiele więcej razy. A w tamtym czasie Hashirama był najsilniejszą osobą, która żyła. Może nie wygrał za życia z nim ani razu, jednak mu dorównywał. Dla pierwszego Hokage też nie było łatwe, aby go pokonać. Posiadał on świetne, o ile nie perfekcyjne, taijutsu i kenjutsu. W połączeniu z Sharinganem był nie do pokonania. Pokazuje on to już w kultowej walce z zjednoczonymi siłami Shinobi, gdzie, jak sam to nazwał, tańczył z nimi. Sam przeciwko potężnej ilości ninja. Coś niesamowitego. Jedna z lepszych walk taijutsu w całym uniwersum. Bez chwili odpoczynku niszczył jednego po drugim, a gdy podmuch wywołany przez Temari go odrzucił, ten tylko niedbale się otrzepał. Osobiście zaliczam jego umiejętności wraz z tym, co pokazał na wojnie. W końcu można powiedzieć, że koniec końców tam żył, wyzwalając się z Edo Tensei. Zanim przejdziemy do innych walk, powiem tylko, że był chyba najsilniejszym użytkownikiem technik ognia. Jego technikę musiało gasić wiele osób naraz, a i tak mieli z tym nie lada problem. Bezproblemowo też odparł zmasowany atak Naruto, Onokiego i Gary dzięki Susano. Dość tej jednej walki, przejdźmy do kolejnej, a będzie ich jeszcze trochę. On jeden walczył przeciwko aktualnej piątce Kage i może nieprawdziwym stwierdzeniem jest, że opierał im się bezproblemowo, tak zrozumcie fakt. Walczył przeciwko pięciu, w cudzysłowie, najsilniejszym osobom z każdej z wioski. Nie tylko walczył, ale ich pokonał, co zasługuje na wielkie słowa uznania. W dodatku, tak jak już mówiłem, w tej walce wyzwolił się z Edo Tensei i stał się jeszcze silniejszy. Dzięki połączeniu swoich komórek z komórkami Hashiramy był wtedy nie do zabicia. Fantastyczne rzeczy działy się też później. Odzyskał on swojego Rinnegana, co znowu podniosło jego siłę. Dzięki temu mógł zmierzyć się ponownie z wskrzeszonym Hashiramą. Choć nie było to łatwe, to koniec końców wygrał. Finalnie wreszcie mu się to udało. Czekał na to całe życie i część jego planu właśnie się ziściła. W międzyczasie niejednokrotnie odparł ataki wielu osób naraz. W
tym też połączonych sił Naruto i Sasuke, praktycznie ich zabijając, przeżyli tylko cudem. Niedługo później znów się wzmocnił, wchłaniając wszystkie bestie, stając się niepokonanym ninja. Jedyną osobą, która mu później lekko zakruziła, był Gai, otwierając wszystkie 8 bram. Gdyby nie podstęp, myślę, że nie byłoby żadnych szans na jego pokonanie. Nawet Hagoromo, który dał moc Naruto i Sasuke, tutaj by nie pomógł. Podsumowując, Madara to naprawdę kozacka postać, tak jak większość antagonistów jest świetnie napisany, a jego czyny rozsądne, czego nie można powiedzieć nawet o głównym bohaterze. Nie da się ukryć, że jego wybory były drastyczne, a cały świat Naruto na tym ucierpiał, taki już był, jednak było to uzasadnione i można było się z nim jakoś utożsamiać. W końcu całe życie był tym gorszym, pragnął siły i zrobił to, co zrobił. Już od początku życia zaczął tracić rodzinę, stracił wszystkich braci i wszystkich przez klan Senju. Powód, dla którego walczył, dla którego wywołał całą wojnę, też był jasny od początku. Nie krył się z tym, dlaczego to robi, a koniec końców dla mnie Naruto mogło się skończyć na wygranej Madary. Byłoby to na pewno ciekawe. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jego postawa. To, co kochamy też w innych postaciach. Bycie badassem, doświadczenie, świetne umiejętności. Kishimoto też zrobił tutaj robotę, bo zanim w ogóle zobaczyliśmy Madarę jako bohatera, to już kilka lat, realnych lat, wcześniej go nam pokazał, chociażby w postaci posągu w Dolinie Końca, która miała symboliczne znaczenie w tym uniwersum. To już by było na tyle. Dajcie znać, co wy sądzicie o Madarze. Ciekawi mnie wasza opinia. Uważacie go za złą postać, czy może go lubicie? Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!